że ja robię właśnie coś, żeby nie tylko, żeby nie puścić, żeby zacisnąć. Aha. Co to, jaka jest wartość w tym, bo nie wiem, bo to musi być po coś. To właśnie jest nasza tragedia, wiesz, że boimy się puścić. To nic, to też nie jest do końca prawidłowe, bo nic to znaczy wszystko. Czyli jeśli puścimy, jesteśmy jednym z wszechświatem. Nie ma nic wspanialszego i wszyscy tego chcemy, czytamy o tym. Jeden zrealizował swój umysł, otworzył się umysł, osiągnął oświecenie. Osiągnąć oświecenie znaczy wszystko puścić. A my z jednej strony, to jest nasza tragedia. Bardzo chcemy tego doświadczyć i jesteśmy, wiesz, ja czytałam to z takimi, takie to wspaniałe, ja tego chcę. A potem się okazywało, ale ja to trzymam tak mocno, że jak to jest możliwe? To jest bardzo trudne się okazuje. Bardzo trudno jest puścić, bo wszyscy się boją tego nic. Unmun fajnie powiedział, nothing is better than good thing. No to jest dobre pytanie. Kto to trzyma? Kto to jest? No co z tego ma? Ja ci powiem, co z tego ma. Cierpienie. To jest bardzo ciekawe, wiesz, bardzo ciekawe, jak się temu przyglądamy bliżej i bliżej i bliżej. To jest bardzo ciekawe, to jest... Nasza prawdziwa natura tak jest, że ona jest ukryta pod wieloma warstwami. Tych właśnie, wiesz, złudzeń, naszych złudzeń, tego, czego się trzymamy. Są różne elementy ego, się składają na warstwy. I to jest praktyka, to jest ostrzenie świadomości i ta świadomość, wyostrzona świadomość, ona pracuje jak laser czasami, tak przecina się przez te wszystkie warstwy, wszystkie poziomy i dociera do samego sedna, do samego korzenia. Są czasami momenty takie, że to całe uwarstwienie znika. I świadomość takim światłem dokładnie pokazuje to, tą sytuację, jaką jest. I w takim momencie, jeśli zobaczysz to w taki bardzo wyraźny sposób, jak to wszystko jest poukładane, to oczywiście jest pokomplikowane, to nie jest takie wszystko proste, bo jest tyle tych poziomów bardzo subtelnych, że to jest dokładnie to, co Buddha odkrył. Jak ja przekażę to wszystko ludzkim istotom? Ale to jest dobre pytanie. Warto się przyglądać. Wiesz, czego tak naprawdę boimy się puścić? Dlaczego trzymamy to coś, co przynosi nam, zobacz, tyle udręki, tyle bólu, tyle cierpienia? Dlaczego trzymamy się tego tak kurczowo? Wiesz, jednym z powodów jest oczywiście nasze rozumienie, które chce to ogarnąć, chce zrozumieć, chce wiedzieć. Trochę tak jak, co jest po drugiej stronie. Nie możemy tego ogarnąć swoim umysłem, więc się tego boimy. Boimy się, że jeśli puszczę, to co? Zniknę? Mnie nie będzie?
I tak kiedyś puścimy, bo wiesz, umieramy i nie mamy wyboru wtedy. Się do głosu swoje błędne przekonania o tym, że powinno być jakoś, nie? Więc żeby ukryć te przekonania swoje wewnętrzne, że powinno być jakoś, które jest i tak złudne, to robimy tą kolejną warstwę różnych dystraktorów i tak dalej, który przynajmniej nie pozwoli nam się zetknąć z tym trudniejszym, który i tak nie jest prawdziwy, bo gdzieś tam za tym nie wiem, jest nic. Jest pustka, która jest najbardziej przerażająca. Podobnie, tak jak jest ten strach, silny strach przed śmiercią, prawda? Ponieważ nie wiemy. Nie wiemy, co jest dalej. A jeżeli osiągniesz to nic, to wiesz, jeżeli ty jesteś nic, to życie i śmierć też jest nic. To jest taka historia, może na koniec już. Jest taka historia o naszym nauczycielu. Może wam przy okazji trochę przybliżę, bo to jednak jest warta postać, żeby czasami o nim coś powiedzieć. I Sung San, nie wiem czy wiecie, no trochę na swoje własne życzenie, trochę zniszczył swoje ciało, swoje zdrowie poprzez właśnie takie radykalne, intensywne, skrajne praktyki. Do czego zresztą sam się przyznał w późniejszym życiu się przyznał i mówił do nas, nie róbcie tego, nie kopiujcie po mnie tych błędów, bo to nie była dobra praktyka. Tu jest jednak droga środka bardzo ważna. To jest nauka Buddy. Ale no niestety, on miał takie tendencje. I był chory na serce w związku z tym. Miał cukrzycę, był chory na serce. I któregoś razu był wtedy w Providence właśnie. I serce zaczęło bardzo nieregularnie bić. Więc zabrali go do szpitala, bo to jest niebezpieczne. I był w szpitalu i lekarz, było też zabawne, bo lekarz mu powiedział, na pewno panu pomoże medytacja. A Sung San powiedział, tak, na pewno mi pomoże medytacja. Jeszcze wtedy był zbyt chory i zbyt źle się czuł, żeby w ogóle coś komentować. Tą radę lekarza. I był w tym szpitalu i w tej samej sali, w której on leżał, był taki człowiek starszy, już mocno, mocno starszy, taki już rzeczywiście blisko śmierci. Ale to był bardzo bogaty człowiek, który dużo osiągnął w życiu i zaczęli ze sobą rozmawiać. I on w takich momentach, to jak byliście w szpitalu, to jak wiecie, to ludzie są bardzo otwarci, opowiadają o swoim życiu w bardzo otwarty sposób. I ten człowiek właśnie opowiedział o swoim życiu, o tym, jak wiele osiągnął, jest bardzo bogaty i tak dalej, i tak dalej. I Sung San z nim tak słuchał tego i mówi, i następnego dnia jak się obudził, to myślał o tym człowieku i tak go zapytał wprost, ale jak ty to czujesz, co osiągnąłeś tak naprawdę? I ten człowiek tak bardzo szczerze, kompletnie bez myślenia powiedział nothing. Więc oczywiście Sung San nim od razu skorzystał z tej sytuacji. Powiedział, o wspaniale, ty nie osiągnąłeś nic, to naprawdę wspaniale.
Ten człowiek się tak zdziwił. Mówi, ale jak to wspaniale. No, jeśli osiągnąłeś nic, to dla ciebie, jeśli osiągnąłeś nic, to dla ciebie ty już niedługo umrzesz. I ten człowiek przyznał, tak, jestem tego świadomy, że moje życie zbliża się do końca. I Sun Tzu nim powiedział, jeżeli osiągnąłeś nic, to śmierć jest także nic. Tylko nie bądź do tego nic przywiązany. No i ten człowiek się bardzo tym zainteresował. Powiedział, ale jak to nie bądź przywiązany do nic? O co chodzi? Więc znowu mu Sun Tzu im wyjaśnił, jeśli się przywiążesz do nic, to będzie przeszkodą, ale jeśli osiągniesz to nic, to osiągniesz wolność od życia i śmierci. I ten człowiek był bardzo szczęśliwy. Po czym Sun Tzu im się lepiej poczuł i lekarz, to już minęło jakieś 10 dni chyba, i lekarz go badał i powiedział, bardzo dziwne, bo zwykle taka poprawa z tą wadą serca zajmuje około kilku miesięcy, a pan po 10 dniach już jest w takiej dobrej formie i serce się uspokoiło, jest regularne bicie serca. Jak to możliwe? I wtedy Sun Tzu powiedział, ale ja praktykuję medytację. I tam zaczął go uczyć i przyszli oczywiście uczniowie, którzy przychodzili, też wyjaśnili lekarzowi, że to jest wielki mistrzostwo. I pewnie to jest ta tajemnica i magia, dlaczego po 10 dniach uzyskał taki rezultat, jak ludzie po kilku miesiącach. No i to jest taka jedna z historii o mistrzu Sun Tzu, który rzeczywiście wykorzystywał każdą nadarzającą się okazję, żeby podzielić się nauczaniem i tak naprawdę pomóc ludziom. Ten starszy człowiek, który umierał, naprawdę coś mu się rozjaśniło i bardzo mu pomogła ta rozmowa z Sun Tzu. Zresztą to mówił potem. No. Także tak. To jest w sutrach jest powiedziane, że spotkanie darmy jest coś bardzo rzadkiego. To się zdarza raz na miliony kalb. W sutrach są podawane takie niesamowite liczby. To oczywiście nie ma znaczenia, ale to tylko mówi o tym, jak to jest rzadkie i cenne. No i tak, możemy się poczuć naprawdę wybrańcami, szczęściarzami, że spotkaliśmy darmę w tym życiu i co za tym idzie. Za tym idzie taka duża odpowiedzialność też. Duża odpowiedzialność, nie zagłębiania się tak bardzo właśnie w to swoje ja, nie rozkminianie tego tak mocno, tylko spoglądanie szerzej. Dlatego w tych regułach świątyni jest powiedziane, najpierw musisz mieć mocne postanowienie, posiągnąć oświecenie i uratować wszystkie czujące istoty. Ten kierunek to jest zręczny środek też, bo dokładnie w momencie, kiedy zaczynamy się troszczyć o innych, to możecie to sprawdzić na sobie, to jest moje doświadczenie, doświadczenie wielu ludzi. W momencie, kiedy zaczynamy myśleć o innych, troszczyć się o innych, depresja też, te wszystkie nieprzyjemne stany są dużo lżejsze. To jest zręczny środek, jakby ten jasny kierunek. Tutaj nie chodzi o dokładnie, w dosłownym tego słowa znaczeniu, o uratowanie wszystkich czujących istot, tylko o odwrócenie tej
naszego nastawienia, czyli to właściwe podejście, właściwe myślenie, właściwe nastawienie. W momencie, jak zaczynamy się troszczyć o innych, myśleć o innych, my czujemy się dużo lepiej. I spróbujcie tego, spróbuj tego. Zobaczysz, te wszystkie trudne stany, męczące i bolesne, one powoli zaczynają puszczać. Powoli ta zaciśnięta pięść, to zaciśnięcie, napięcie powoli odpuszcza. To jest ten proces. Dlatego naprawdę spróbować tak na 100%. Dlatego jest ten element wielkiej wiary. To jest też bardzo ważne. My przyjmujemy schronienie. Przyjmujemy schronienie w trzech klejnotach. Ale tak naprawdę te trzy klejnoty są w nas. I jeśli mamy tą wiarę, to ten proces idzie do przodu. Przebiega łagodnie i z takim właśnie łagodnym podejściem jesteśmy w stanie rozluźniać, odpuszczać.